Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Filmie, który zatytułowałem Niestety znów miałem rację. Niestety znów miałem rację. Dlaczego miałem rację? I dlaczego niestety? O tym będę chciał Wam dzisiaj opowiedzieć. No, tytuł jest przewrotny, bo przecież jeżeli ktoś ma w czymś rację, to powinien się cieszyć. A ja piszę, że niestety miałem rację. Tak jakbym był z tego powodu zasmucony. Ale po kolei. Moi drodzy, jakiś czas temu, chyba kilka tygodni temu opublikowałem taki film pod tytułem trzy powody, dla, trzy powody, dlaczego nie jestem zwolennikiem ordynacji kobiet. No i w tym filmie przedstawiłem argumenty biblijne, dlaczego nie zgadzam się na to, aby kobiety były wprowadzane w urząd pastora, prezbitera, no ale też tam Pokazałem Wam pewien mechanizm. Mechanizm, który obserwujemy już w krajach zachodnich, w krajach, w których te zjawiska rozpoczęły się dużo wcześniej niż w Polsce. W związku z tym tam możemy zobaczyć, jaki jest skutek tych zjawisk. W Polsce widzimy dopiero początki, a w krajach zachodnich możemy już zobaczyć, jakie są skutki tych zmian, tych przemian. Tych ordynacji kobiet na urzędy pastorskie. No i przytoczyłem wtedy przykład pastor Ewy Brunne, pastor w kościele Szwecji, która jest aktywną homoseksualistką i która jako kobieta i aktywna, mieszkająca z drugą kobietą homoseksualistka, została ordynowana na urząd pastora w swoim kościele. I w rezultacie ta pani. W swoim kościele y, usunęła krzyże i zamieniła je na drogowskazy na mekkę. Drogowskazy na religię, która prowadzi ludzi na zatracenie. To jest bardzo znamienne. To jest bardzo znamienne. I omawiając przykład y, pani Ewy Brune, y, postawiłem taką tezę. Mianowicie, że Zezwolenie na kaznodziejstwo kobiet, a następnie zezwolenie na ordynowanie kobiet na urząd pastora, to jest tylko pierwszy krok. To jest pierwsze wydarzenie w, w określonej sekwencji zdarzeń. Mianowicie zaraz potem następuje akceptacja homoseksualizmu, zaraz potem następuje afirmacja homoseksualizmu, a u kresu tej drogi jest zdjęcie krzyża i postawienie drogowskazu na Mekkę. Oczywiście nie musi to być dosłownie, nie musi to się objawiać w tym, że faktycznie w kościele stanie taki drogowskaz, ale może to się objawiać w jakiś inny sposób. W każdym razie chodzi mi o to, że kresem tej, tej wędrówki, przez którą przeszły te kościoły zachodu, jest to, że kościół przestaje wskazywać na... Na Chrystusa, przestanie, przestaje prowadzić ludzi do Chrystusa, tylko zaczyna ich prowadzić y, do duchów zwodniczych. To taki jest sens mojej wypowiedzi. Że ordynacja kobiet to jest tylko pierwszy krok. Kolejnym krokiem, tak jak powiedziałem, jest akse akceptacja i afirmacja homoseksualizmu, a w konsekwencji jest to porzucenie chrześcijaństwa i. Prowadzenie ludzi na zatracenie. No i myślałem, że ta moja teza to jest taka przepowiednia, która ziści się czy zrealizuje się może za 10 lat, może za 20 lat, może za 30 lat, a może dopiero w następnym pokoleniu. Ja już tego nie dożyję. Aż tu w tym tygodniu przeglądam sobie internet, wchodzę sobie na jakąś grupę na Facebooku, i tam podpowiada mi się taki, taki, taki wpis, taki post. Zawiesiłem oko, ponieważ ten post został napisany przez panią Bognę Kuczyńską z Kościoła Zielonoświątkowego. Osobę, która w Kościele Zielonoświątkowym odgrywa bardzo dużą rolę. Jak się dowiedziałem z internetu, mam nadzieję, że te informacje są prawdziwe. Pani Bogna Kuczyńska została ordynowana na urząd pastora w swoim kościele, w kościele Świątkowym. Uczestniczy w konferencjach chrześcijańskich, wykłada Słowo Boże. Jest osobą, która ma duży wpływ na swój kościół. To nie jest jakaś kobiecina, która gdzieś na prowincji siedzi w ostatniej ławce w kościele, tylko jest to osoba, która ma przemożny wpływ na swój kościół. Jest też żoną pastora pastora w jednym z największych zborów zielonoświątkowych w Polsce, w Warszawie. Dlatego zawiesiłem oko, bo chciałem się dowiedzieć, co te, cóż, cóż ta pani napisała w internecie. No i powiem wam, że słowa, które napisała zmroziły mnie całkowicie. Tak jak powiedziałem, myślałem, że ta hipoteza, ta teoria, ona się ziści za dziesiątki lat nie sądziłem, że w kilka tygodni po nagraniu tego filmu zobaczę coś takiego w internecie. Mianowicie kilka lat temu Kościół Zielonoświątkowy dopuścił ordynację kobiet na urząd pastora, a dzisiaj mogłem przeczytać następujący wpis. Wpis, który rozpoczyna się od satanistycznego symbolu ruchu sodomitów. Mianowicie chodzi o te sześć kolorów, bo niektórzy błędnie nazywają ten symbol tęczą. Moi drodzy, to nie jest żadna tęcza, bo za szkoły podstawowej powinniście wiedzieć, że tęcza ma siedem kolorów. Siedem kolorów. Dlaczego ma siedem kolorów? Dlatego, że Biblia mówi, że tęcza jest symbolem przymierza między Bogiem a człowiekiem. I ma siedem kolorów, ponieważ Siódemka w Biblii jest symbolem Boga, jest symbolem doskonałości. Bóg stwarzał świat w siedem dni, dlatego jego stworzenie jest doskonałe. W Apokalipsie czytamy, że Jezus ma siedem rogów, to znaczy, że jest wszechmocny, bo róg jest symbolem mocy, a siódemka symbolem doskonałości. A więc siódemka jest symbolem doskonałości, jest symbolem Boga, jest taką bożą liczbą w Biblii. Natomiast Symbol ruchu sodomickiego ma sześć kolorów. A czego jest symbolem szóstka? No Nie trzeba być wytrawnym teologiem, nie trzeba być egzegetą, żeby to wiedzieć. Dlatego, że y, liczba sześć przedarła się do kultury masowej. Czasami młodzież słuchająca muzyki metalowej na murach pisze sześć, sześć, sześć. Oczywiście szóstka jest symbolem szatana. I dlatego ten symbol ma sześć kolorów, a nie siedem. No i teraz pani Bogna Kuczyńska swój wpis zaczyna od umieszczenia właśnie tego, tej, 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 tej flagi sodomickiej, tego satanistycznego symbolu, żebyśmy mogli właściwie ją wypozycjonować, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. No i co ona w tym wpisie tutaj podaje? Mówi tak. Dobrze jest od czasu do czasu skonfrontować swoje poglądy na różne kwestie. Prawda? Jakie niewinne stwierdzenie. No, któż zaprzeczy, że od czasu do czasu dobrze jest skonfrontować swoje poglądy na różne kwestie. No i dalej e, pisze, dlaczego mamy konfrontować te swoje poglądy. Pisze tak, żyjemy w zmieniającym się świecie. Badania naukowe dostarczają nam nowej wiedzy o świecie i funkcjonowaniu człowieka. Zmieniają się normy społeczne. Otóż to są powody, dlaczego powinieneś skonfrontować swoje poglądy na różne kwestie: ponieważ świat się zmienia, ponieważ naukowcy mówią ci jakieś nowe rzeczy. Pamiętaj, że w XX wieku wybitni niemieccy naukowcy twierdzili, że Żydzi to nie ludzie. Wybitni radzieccy ekonomiści twierdzili, że komunizm to jest najlepszy system gospodarczy na świecie i ludzie, którzy, są, którzy żyją w komunizmie, są najbogatsi i najlepiej im się powodzi. Na no dzisiaj naukowcy faktycznie też nam mówią nowe rzeczy. Mówią nam na przykład, że w poniedziałek możesz być kobietą, we wtorek możesz być mężczyzną, we środę możesz być i kobietą, i mężczyzną, a we czwartek możesz nie być ani kobietą, ani mężczyzną. Więc y, naukowcy, badania naukowe dostarczają nam nowej wiedzy o świecie. Pewnie amerykańscy naukowcy. A tak zdradzę Wam na marginesie, jakie jest największe dokonanie amerykańskich naukowców. Mianowicie to, że amerykańscy naukowcy, udowodnili, że wyniki badań amerykańskich naukowców zależą od tego, kto za te badania płaci. Ale to tak na marginesie cichosza nie rozpowszechniajcie tej rewelacji wokół siebie, bo to jest tajemnica. A więc tak, żyjemy w zmieniającym się świecie, badania naukowe dostarczają nam nowej wiedzy o świecie i funkcjonowaniu człowieka, zmieniają się normy społeczne. No, i tutaj gwóźdź programu. Kolejne zdanie od nowego akapitu. Nasze rozumienie Pisma Świętego także się zmienia. Pismo Święte mówi, że depozyt wiary jest stały, że powinniśmy się mocno trzymać yy, nauki, którą odziedziczyliśmy od naszych ojców. Jezus przekazał Ewangelię apostołom, apostołowie zapisali ją w Biblii i mamy się tego mocno trzymać. Pani Bogna Kuczyńska mówi, nasze zrozumienie Pisma Świętego także się zmienia. A dlaczego zmienia się zrozumienie Pisma Świętego pani Kuczyńskiej? Czy dlatego, że yy, na klęczkach czytała Pismo Święte dzień i noc, także ta Biblia się rozpadła, dlatego że trwała w modlitwie i w poście? Nie, posłuchajcie dlaczego rozumienie Pisma Świętego się zmienia. W oparciu o nową wiedzę i nowe interpretacje. Moi drodzy, naczelną zasadą ruchu ewangelicznego, chrześcijan, którzy swoją wiarę opierają na Ewangelii, a nie na tradycji ludzi, jest zasada tylko pismo. Zasada pis tylko pismo, sola scriptura po łacinie, oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że źródłem naszej wiary jest Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym, a nie na przykład poglądy naukowców, albo zmieniające się normy społeczne, czyli innymi słowy mody wśród grzeszników, wśród pogan, wśród ludzi, którzy odrzucają Jezusa i Jego Ewangelię. Czyli nie to stanowi źródło naszej wiary, naszego życia, naszej moralności, naszej etyki, tylko źródłem naszej wiary naszego poglądu na świat, tego jak kształtujemy nasze życie, jest Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym. To jest wyjściowa zasada ruchu ewangelicznego, protestantyzmu. Pani Bogna Kuczyńska tak naprawdę w tym skromnym wpisie na Facebooku przedstawia nam nowy manifest duchowy, przedstawia nam nową podwalinę, nowe zasady tej nowej duchowości, do której ona chce Was wprowadzić. Mianowicie źródłem Twojego zrozumienia nie jest już yy, trwanie w modlitwie w poście, wertowanie Pisma Świętego, tylko nowa wiedza, nowe interpretacje, ponieważ żyjemy w zmieniającym się świecie, dalej badania naukowe, no i zmieniające się normy społeczne czyli mody, które są wśród grzeszników i wśród pogan. To stanowi dla Ciebie nową bazę, nowy fundament. I to jest napisane wprost. I teraz w żadnym razie to, co powiem, nie jest kpiną ani sarkazmem. Mówię to zupełnie poważnie. Należy tutaj oddać pani Kuczyńskiej pewien szacunek. Ponieważ są takie ruchy, religijne, które będą wpajać Ci kłamstwa, ale będą Cię też oszukiwać w tym względzie, że będą mówić, że oni to z Biblii wyczytali. Prawda? Tacy chodzący od drzwi do drzwi, kaznodzieje, prawda? Wpuścisz ich do domu, oni Ci tam będą gadać różne banialuki, ale, ale oni będą otwierać Biblię i oni będą mydlić Ci oczy, że to, co mówią, to jest z Biblii. A to nie ma wspólnego z Biblią nic. Oni sobie to wymyślili, no ale będą ci mydlić oczy, że to z Biblii, że oni głoszą biblijną na naukę. Jeżeli chodzi o panią Bognę Kuczyńską, to y, muszę powiedzieć, że jestem pod wyrażeniem tego, tego y, stwierdzenia, bo ona wprost, ona y, powiedziała to zupełnie otwarcie. Ona tego nie ukrywa, że źródłem nowego zrozumienia nie jest post, modlitwa, nie są jakieś nowe manuskrypty pisma świętego, tylko ona to mówi wprost, że to, te zmiany dokonują się w oparciu o nową wiedzę i nowe interpretacje, ponieważ żyjemy w zmieniającym się świecie ponieważ naukowcy mówią nowe rzeczy i e, zmieniają się normy społeczne. Mówi dokładnie, wprost i niczego nie ukrywa. Mówi prawdę, dlaczego będzie Was wzywać do rewizji Waszych przekonań biblijnych. No ale to jest taka ogólna preambuła, to jest takie ogólne wprowadzenie. Ona jeszcze nie mówi, w jakim zakresie masz zmienić swoje poglądy. No ale przeczytajmy następny akapit. Ostatnio przesłuchałam ciekawą rozmowę na temat fragmentów pisma, które odnoszą się do zachowań homoseksualnych. W preambule mówiła ogólnie, że powinieneś skonfrontować swoje poglądy, że nasze rozumienie pisma się zmienia, oczywiście no, nasze, czyli jej, bo przecież nie, nie, nie moje. Ja stoję twardo na gruncie Słowa Bożego, więc... Mówiąc, nasze, ona mówiła o sobie i o tym środowisku, do którego przynależy. Ale mówi otwarcie, że ich zrozumienie Pisma Świętego się zmienia. W związku z tym teraz precyzuję dokładnie w jakim obszarze się zmienia. Mianowicie oglądała ciekawą rozmowę na temat fragmentów pisma, które odnoszą się do zachowań homoseksualnych. W tym obszarze się będzie, moi drodzy, zmieniać. Tak jak przepowiedziałem, najpierw praznodzieństwo kobiet, potem pastorstwo kobiet, potem akceptacja homoseksualizmu, potem afirmacja homoseksualizmu, potem ordynacja homoseksualistów na pastorów, a potem usunięcie krzyża i prowadzenie ludzi nie do Chrystusa, tylko do zwodniczych duchów. Taka będzie sekwencja i tu macie czarno na białym Pis, fragmenty pisma, które odnoszą się do zachowań homoseksualnych. Znajdują się one zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Rozmówcy zinterpretowali te fragmenty jako zakaz tzw. zastępczego homoseksualizmu. Nie dotyczy on zachowań osób homoseksualnych z natury, ale tych, które wykorzystują osoby tej samej płci, by poprzez akt seksualny poniżyć drugą osobę lub wykorzystać ją, by zaspokoić swoje potrzeby yy, seksualne. Yy, moi drodzy, nie będziemy czytać całego tego wpisu. Ja wam tylko odsłonię, że na razie, na tym etapie pani Bogna Kuczyńska radykalnie nie afirmuje homoseksualizmu. Na razie tylko wzywa do tego, aby skonfrontować poglądy, aby przyjrzeć się, by się pochylić, by jeszcze nie okopywać się w swoich pozycjach, tylko na nowo odkrywać. No i oczywiście wzywa do tego, aby. No wręcz mm, przepraszać homoseksualizmów. No nie, chyba nie użyła takiego słowa, ale tak to wybrzmiało: no przepraszać homoseksualizmów za to, że ich Kościół dyskryminował przez tak długi czas. Y Moi drodzy, do czego zmierzam? Teza, którą postawiłem, y okazała się y słuszna. I co w związku z tym? Co w związku z tym? Mamy czarno na białym. Mamy tutaj kolejny krok. Kościół Świątkowy kilka lat temu zezwolił na ordynację kobiet na urząd pastora. Dzisiaj już zaczynają się takie wpisy pojawiać, wpisy przyozdobione nie Biblią, nie Krzyżem, ale właśnie tymi sześcioma kolorowymi paskami. Co w związku z tym? W związku z tym zwróćmy się nie do świata, nie do zmieniających się norm społecznych i nie do naukowców. Tylko zwróćmy się, zwróćmy się tam, gdzie jest prawda i tam, gdzie jest bezpiecznie. Zwróćmy się do Słowa Bożego i przeczytajmy, co mamy robić. W liście Judy y, Juda pisze takie słowa, umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie Wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do Was aby zachęcić Was do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. A więc widzimy, że Juda pod natchnieniem Ducha Świętego odkrywa przed nami tą prawdę, o której wielokrotnie już dzisiaj powiedziałem, że, że wiara w sensie wierzenia nie są nam odkrywane w sposób dynamiczny, że każde pokolenie musi na nowo odkrywać. Tylko ta wiara została przekazana raz. Chrystus raz ją przekazał apostołom, apostołowie raz przekazali nam. I Juda wzywa nas do tego, abyśmy o tę wiarę walczyli. Nie mamy być bierni, tylko mamy być aktywni, mamy walczyć. Dlaczego mamy walczyć? Powód, dlaczego mamy walczyć o tę wiarę, dlaczego mamy walczyć o prawdę, jest wyjawiony w wersecie czwartym. Mianowicie Juda mówi tak, wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie. Pomiędzy was, czyli do kościoła. To no nie to, że oni się tam do świata wkradli. Nie wkradli się do świata, bo w świecie cały czas byli. Tylko ci pewni ludzie wkradli się do kościoła. Udawali nawrócenie, udawali pokutę, no i wkradli się do kościoła. Wkradli się bowiem pomiędzy Was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jednego władcy i pana naszego Jezusa Chrystusa. Ci ludzie, którzy się wkradli do kościoła, są skazani na potępienie, są bezbożni, ale ich wspólną cechą jest to, że łaskę Boga zamieniają na rozpustę. Dlatego, że prawdą jest, że Bóg jest łaskawy. Powiem Wam, że Bóg jest tak łaskawy, że jest w stanie zbawić nawet komendanta obozu koncentracyjnego. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, jaka jest moc krwi Chrystusa. Może to jest dla Was szokujące, ale jeżeli komendant obozu koncentracyjnego opamiętał się, pokutował zawołał do Chrystusa, to krew Chrystusa ma taką moc, że, te, że wszystkie jego grzechy zostały wybielone, że w oczach Bożych ten człowiek jest bez grzechu. Taką moc ma łaska Boża. Ale Biblia mówi, że łaska Boża jest skuteczna wtedy, kiedy my do Chrystusa wołamy, kiedy się z naszego grzechu opamiętujemy. Kiedy idziemy za Chrystusem, ta łaska Boża nie jest uniwersalna. Ona nie dotyczy, ona nie obmywa z grzechów każdego grzesznika. Ona nie obmywa tych grzeszników, którzy trwają w swoich grzechach, tylko obmywa tych, którzy się nawrócili do Chrystusa. Natomiast ci pewni ludzie, którzy wkradli się do kościoła, oni zamieniają łaskę Boga na rozpustę. To znaczy mówią, grzeszcie sobie ile wlezie, dlatego że Bóg jest łaskawy. A to tak nie działa. To jest zamienianie łaski Boga na rozpustę. Mamy głosić łaskę Bożą poprzez to, że mamy wzywać ludzi do opamiętania się, do nawrócenia i do pójścia za Chrystusem, bo tylko wtedy krew Chrystusa obmyje ich ze wszystkich grzechów. Nie mamy pod żadnym pozorem wmawiać ludziom, że Bóg jest na tyle miłosierny i na tyle łaskawy, że obmyje ich z grzechów nawet wtedy, kiedy oni będą trwać w swoim uporze, będą trwać w swoich grzechach i nie będą mieli zamiaru się opamiętać, nawrócić i pójść za Chrystusem. To jest właśnie taka postawa, byłaby zamienianiem łaski Bożej na rozpustę. I do kościoła właśnie tacy ludzie się wkradli. I widzimy to no po prostu już w taki sposób, że tylko ślepiec tego nie będzie dostrzegał. I ponieważ tacy ludzie wkradli się do kościoła, to Juda mówi, że nie masz być bierny, tylko masz być aktywny. I tę myśl wyraża w słowach, że On, on Was zachęca, Juda, poprzez Ducha Świętego, Was zachęca do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Walki. Co to znaczy walka? Jak chcesz się dowiedzieć, co to znaczy walka, to jedź na Ukrainę, na linię frontu i zobacz, co to znaczy walczyć. Walczyć to znaczy wykazać się pewną determinacją, wykazać się pewną odwagą, poświęcić swoje bezpieczeństwo, poświęcić swoją wygodę. Zejdź do okopu, zobacz, jak ci żołnierze żyją. Oni nie mają cateringu, który im wspaniałe obiadki dowozi codziennie. Oni czasami się nie myją przez wiele dni. Trwanie w tym okopie, gdzie świszczą kule, gdzie ciągle jest zagrożenie życia, zdrowia, to jest nielada wyzwanie. Taka jest walka. Taka jest wa Na tym polega walka. Walka oznacza porzucenie wygodnictwa, porzucenie y, tej pozycji, którą się ma. Przecież ci żołnierze w swoim życiu. Byli nauczycielami, adwokatami, lekarzami, yy, studentami, a oni zostawili to wszystko i poszli walczyć. Poszli walczyć. I w tej walce znoszą pewne niewygody i muszą wykazać się pewną determinacją, pewną odwagą, pewnym poświęceniem. Taka jest walka. I ponieważ ludzie, o których mówiliśmy, wkradli się do kościoła, to Duch Święty słowami, Judy wzywa nas do tego, abyśmy zaczęli walczyć. Nie możemy się biernie przyglądać. Że a, nie będziemy psuli atmosfery, a nie będę się wypowiadał, a nie będę się odzywał, a niech się dzieje, co chce, a może samo minie, nie minie. Nie minie, moi drodzy. Zło ma wielką siłę rozprzestrzeniania i zło samo nie minie. Żeby zwyciężyło zło. Wystarczy bierność ludzi dobrych. Tak powiedział człowiek niewierzący. A tutaj w Piśmie Świętym, już człowiek wierzący, napełniony duchem świętym, mówi: Nam nie możecie być bierni. Nie możecie być obojętni. Nie możecie być ospali. Musicie się ocknąć. Musicie zobaczyć, co się dzieje w świecie, co się dzieje wśród Was. Że wśród Was, w Waszym Kościele, pomiędzy Wami, są ludzie, którzy wniknęli, wkradli się, prawda? Wkradli się, tak jak złodziej. Złodziej się ukrywa, złodziej, prawda, złodziej nie, nie wchodzi otwarcie przez drzwi, ale gdzieś przez płot, w nocą, kiedy nikt go nie zobaczy, prawda? To jest pewien spisek, pewien taki, pe, pewne takie zakłamanie. Ktoś oszukał, powiedział, że wierzy, ale w gruncie rzeczy nie wierzył, więc wkradł się. I ci ludzie się wkradli, i Zamieniają łaskę Boga na rozpustę, a ty nie możesz przymknąć na to oczu. Jeżeli przymkniesz na to oczy, to zgrzeszysz. Bo ja zgadzam się w sumie z tym, co się recytuje w Kościele katolickim, że zgrzeszyć można myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Zaniedbaniem również można zgrzeszyć. Jeżeli ktoś ma oczywistą e, okazję, by działać, a nie działa, to grzeszy. Grzeszy właśnie tym zaniedbaniem. Oczywiście Bóg każdemu powierzył inną odpowiedzialność. Inną odpowiedzialność ma pastor, inną odpowiedzialność ma diakon, inną odpowiedzialność ma y, senior w waszym zborze, inną odpowiedzialność ma nowonawrócony, inną odpowiedzialność ma ten, kto wierzy już od 20 lat. To są inne odpowiedzialności. I jeżeli jesteś słaby jak mucha, jeżeli stawiasz w wierze pierwsze kroki, to Bóg nie będzie wymagał od ciebie niewiadomo czego. Ale czy jesteś taki czy taki, czy jesteś słaby czy mocny, to słowo cię obowiązuje. Wypełnienie tego słowa może się różnić, ale każdy z Was, widząc zło, które wlewa się do kościoła, ponieważ pewni ludzie wkradli się do kościoła, to są ludzie nie mający ducha świętego, to są ludzie nieprowadzący do Chrystusa. Oni się wkradli. Po co złodziej się wkrada do domu? Aby wnieść tam jakieś kosztowności? Nie. Po to, żeby ten dom zniszczyć, żeby go ograbić. Więc oni się wkradli nie po to, żeby Kościół budować, tylko żeby Kościół zniszczyć, żeby ukresu tego dzieła postawić drogowskaz na Mekkę. Po to się wkradli. I twoim obowiązkiem jest zrobić coś. A co? No, jeżeli jesteś początkujący, to przynajmniej Bóg będzie oczekiwał od ciebie, abyś się o swój kościół modlił. Jeżeli widzisz, że dzieje się źle, jeżeli widzisz, że wkradają się złodzieje, aby niszczyć, kraść, grabić, to przynajmniej powinieneś się modlić. Przynajmniej. A jeżeli Bóg dał Ci więcej, to będzie od ciebie wymagał więcej. Jeżeli masz większe możliwości działania, to powinieneś działać szerzej. Ale w żadnym wypadku nie powinieneś być bierny. Powinieneś walczyć. I tutaj swoje słowa kieruję przede wszystkim do Kościoła Zielonoświątkowego. Do wyznawców, do wiernych tego Kościoła. Nie wzywam Was do tego, abyście swój Kościół natychmiast opuścili. Jakże mógłbym to zrobić, skoro nie wiem, do czego powołuje Was Bóg? Być może Bóg Was powołuje do tego, aby o ten kościół się modlić i o niego dbać. I poprzez Was Bóg będzie chciał ten kościół odnowić. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, że ludzie, o których tutaj jest napisane, już się wkradli i nie możecie pozostać bierni. Jeżeli za jakiś czas, już nie będę wyznaczał terminów, bo jak widzicie, jestem tutaj yy, no. Yy, Byłem zbytnim optymistą, więc nie będę już wyznaczał terminu, czy za rok, czy za, za pięć, może się okazać, że ta łódź, którą płyniecie, to nie jest Arkanoego, tylko to jest Tytanik. W związku z czym już dzisiaj powinniście zacząć walczyć o wiarę, która raz tylko została przekazana świętym. Już dzisiaj musicie się zacząć modlić, a jeżeli Bóg dał wam więcej, to powinniście robić więcej. Moi drodzy, chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten film nie został nagrany po to, aby Was zaniepokoić, tylko po to, aby Was obudzić. I ten film nie został nagrany po to, aby jacyś ludzie stali się Waszymi wrogami. Dlatego, że Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości. Biblia mówi... I jasno i klarownie, że ludzie nigdy nie są naszymi wrogami. Nawet najgorszy grzesznik nie jest Twoim wrogiem. To jest człowiek, za którego Jezus umarł. A Twoją powinnością jest nie walczyć z ludźmi, bo w liście Judy nie jest napisane walczcie z ludźmi, tylko walczcie o. Masz walczyć o prawdę, masz walczyć o wiarę. A nie zwalczać ludzi, nie walczyć z ludźmi. Ludzie nie są Twoim wrogiem. Jesteś powołany, aby widząc grzesznika, być dla Niego świadectwem, y, usłużyć Mu Słowem Bożym, y, otoczyć Go modlitwą, modlić się o Niego, o Jego zbawienie, o Jego nawrócenie, o, o korektę. Do tego Jesteś powołany. Nie jesteś powołany do tego, żeby walczyć z ludźmi. Masz walczyć o wiarę, ale nie masz zwalczać ludzi. Nie masz być wrogiem ludzi. To jest bardzo ważne, abyś to zrozumiał. Bardzo ważne, abyś to zrozumiał. Dlatego też módl się o mądrość, żebyś nie został inkwizytorem, żebyś w swojej nadgorliwości tą energię pozytywną, którą masz w sercu, nie skierował na złe tory. Bo możesz mieć dobre chęci, ale te dobre chęci, dobre pragnienia przerodzić w grzech. I to też jest pewne niebezpieczeństwo. Pamiętaj, żeby się strzec również w tym zakresie, aby nie traktować drugiego człowieka nigdy i pod żadnym pozorem jako swojego wroga. Wrogiem jest zło, nie ten człowiek, który czyni zło. Ten człowiek to jest grzesznik, za którego również Chrystus umarł. I Ty kiedyś byłeś takim samym grzesznikiem. Zanim Bóg cię wyrwał z ciemności, byłeś dokładnie taki sam jak On. I wyobraź sobie, że wtedy ktoś z kościoła czy z chrześcijan by z tobą zaczął walczyć, zacząłby cię zwalczać, niszczyć cię. Nie. Ty masz głosić Ewangelię. Ty masz głosić Słowo Boże. Ty masz trwać na gruncie Słowa, Słowa Bożego. Ty masz modlić się o grzesznika. Masz upomnieć, jeśli trzeba. Ale nigdy. Nie masz być wrogiem drugiego człowieka. To jest bardzo ważna rzecz i chciałbym, aby te słowa stanowiły taką puentę tego filmu. Natomiast na zakończenie chciałbym Was zaprosić na www.superbiblia.pl na stronę, którą prowadzę. Link macie również pod, pod, pod tym filmikiem. Jeżeli chciałbyś otrzymywać mniej więcej co tydzień takiego maila Jakie filmy dla Ciebie przygotowałem, jakie podcasty, jakie artykuły, to proszę zarejestruj się na tej stronie i bądźmy w kontakcie. Bądźmy w kontakcie. A tymczasem mam nadzieję, że zwróciłem Ci uwagę na bardzo ważny problem, otworzyłem Ci oczy na to, co się dzieje. Jeszcze dobitniej odsłoniłem przed Tobą pewne procesy które na zachodzie Europy trwają od kilkudziesięciu lat, a w Polsce one się dopiero zaczynają. I mam nadzieję, że zachęciłem się do tego, do czego chciał Cię zachęcić Juda, to znaczy o walkę o wiarę raz przekazaną świętym. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem z Panem Bogiem.